Dzisiejsza konferencja ma tytuł tak, reguły walki duchowej, taki tytuł. Trzy znowu punkty. Pierwsze, dynamika pokusy. Drugi punkt, przygotowanie się do walki, bycie uważnym i czuwanie. I trzeci, broń w walce duchowej. Przypomnę jeszcze, że jesteśmy jakby tutaj w tej kwestii walki duchowej w nurcie nauki ojców pustyni. Przypominam bardzo ciekawe osoby, osobowości, apoftegmaty. Taką książkę sobie znajdźcie, apoftegmaty ojców pustyni. Tam są ich wypowiedzi, krótkie jakby historie z ich życia, wydarzenia, kuszenia, takie różne bardzo ciekawe rzeczy, które mogą się do życia duchowego przydać. Myślę, że warto sobie tę książkę kupić. Gdzieś tam jezuici ją wydali, widziałem na stronie WAM-u, że ta książka jest. Apoftegmaty ojców pustyni. Myślę, sam sobie ją też nawet jeszcze zamówić. Mam w jakimś tam, powiedzmy, w PDF-ach, to mam tam gdzieś, nie? To sobie czasami do tego zaglądnę. I warto. Będziemy się też trochę opierać na Ewagriuszu z Pontu, też ojciec pustyni. Myślę, że to jest też istotne. Dobrze to wiedzieć. Zwłaszcza przy acedii. Ale dzisiaj zajmiemy się regułami walki duchowej. Zacznijmy od takiej małej konstatacji znowu, bardzo prostej. Że można mówić o pewnym stałym dynamizmie, według którego pokusa rozwija się w sercu człowieka. Jest pewien stały dynamizm. Według ojców Kościoła są to cztery etapy. Po pierwsze potrzept przez SZ. Po drugie dialog, po trzecie przyzwolenie i czwarta namiętność. Dosyć dziwnie brzmi takie tłumaczenie ich nauk, ale teraz sobie wyjaśnimy, co to jest ta namiętność. Czyli zwróćmy uwagę na pierwszą jakby fazę tej dynamikę, na dynamikę potrzeb. Co to jest? Możliwość jakiegoś złego działania. Myśl albo przelotna idea, która pobudza naszą wyobraźnię. To jest jakiś potrzeb. On się pojawia gdzieś tam w naszych myślach i w jakimś sensie można tu trochę psychologizując powiedzieć, że pochodzi z naszej podświadomości, przechodzi do świadomości, stając się takim zwodniczym potrzebem. I teraz warto sobie też to uświadomić, że o tym, iż chodzi o myśl złą jakąś, której źródło nie jest w Bogu, powinno do nas przekonać elementarne rozeznanie. Trzeba zastanowić, czy my w ogóle rozeznajemy nasze myśli, pragnienia, potrzeby, to wszystko, co się gdzieś w nas pojawia. Pytacie się, skąd to pochodzi? Pragnienie jakieś, nie? Myśl, idea, która się gdzieś w tobie pojawia. Wiadomo, my jesteśmy istotami, które są cielesno-duchowe. Mamy psychikę, mamy duchowość, mamy różne tam gdzieś uwarunkowania. Obracamy się w tych uwarunkowaniach, ale czasami warto się zastanowić, skąd to pochodzi. I tutaj to jakby ten potrzeb, on wywołuje w naszym sercu pewne poruszenie. Może pozbawić pokoju, może właśnie wzbudzić popłoch, udrękę, ekscytację. Coś takiego, co ci gdzieś przyjdzie do głowy, jakaś myśl, nie? Pewien potrzeb. To jest pierwsza faza, pierwszy etap. Nie? Potrzeb działa na ludzkie serce z taką zwodniczą siłą. Tutaj można powiedzieć, nawet używając porównania do życia seksualnego człowieka, takiego pociągu seksualnego. Do życia seksualnego to nie będziemy tutaj nawiązywać, nie ma sensu. Ale zauważcie, jeżeli czasami przejrzycie się psalmom, wypowiedziom w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie czy w Nowym, można na przykład w psalmie 7 przeczytać, że grzesznik poczyna zło. Staje się brzemienny zbrodnią, rodzi nieszczęście. Patrzcie, taka metafora trochę, nie? Odnosząca się do takiego życia seksualnego. Poczyna zło, rodzi właśnie, staje się brzemienny zbrodnią, rodzi nieszczęście. A w liście swoim święty Jakub tak to ujmuje. To właśnie pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. A skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Taka metafora, takie porównanie, ale jakże oddaje no, istotę tego potrzebu, nie? Tego wszystkiego, co gdzieś w nas się budzi, co jest zaczątkiem jakiejś pokusy. I co? Trzeba powiedzieć tak, wszyscy jesteśmy kuszeni, każdy jest kuszony i żadna pokusa nie jest nam obca. A według ojców pustyni jest to prawda aż tak głęboka, czy aż do takiego stopnia, że rozpoznanie pokusy i podjęcie walki z nią są konieczne do zbawienia. Przypomnę to, co mówiłem w zeszłym miesiącu.
nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego niewypróbowany. Zabierz pokusy, a nikt się nie zbawi. To właśnie dziwne to, nie? Stwierdzenie, zabierz pokusy, a nikt się nie zbawi. Komentowaliśmy to już w zeszłym miesiącu. I popatrzcie, te początkowe poruszenia są takie mimowolne. Tam gdzieś ta myśl przemknie, nie? Wzbudzi może niepokój, coś się tam dzieje. I one się różnią w zależności od każdego z nas. Różnią się w zależności od racji, sił, które w nas dominują. Z naszą naturą są związane, historią, skłonnościami do grzechu. Nie? Jesteśmy najbardziej na coś narażeni. I dlatego to pytanie było, co jest twoją największą słabością? Popatrz. Co jest twoją największą słabością? Bo tutaj w to będzie ładował zły duch. Tutaj te potrzeby będą wychodziły z tego źródła właśnie, nie? Twojej największej słabości. W tym kierunku będzie to wszystko zmierzało. Jeżeli tego się nie rozezna, będzie się żyło nieświadomie, o tym za chwilę, to trudno będzie podjąć walkę z pokusą. Nie? I co jest istotne? Na to może sobie uwagi nie zwracamy, ale patrzcie, te potrzeby, one są związane także z naszym sposobem życia. Z twoim, moim sposobem życia. Popatrzcie, z kim się spotykasz, co czytasz, nie? Jakie to wszystko drąży w nas obrazy pewne i one nie pozostają w nas bez echa, bez śladu. I budzą się po jakimś czasie, czy może nawet już szybko po takim właśnie widzeniu czegoś, zwróceniu na coś uwagi, ze zdwojoną siłą, nie? Z takim wpływem pożądania. Czyli popatrz, jeżeli chcesz podjąć walkę, to jest warunek wstępny takiej walki zachowanie pewnej higieny zmysłów. Ale jeszcze raz powtórzę, zwróć uwagę na to, co czytasz, oglądasz, z kim się zadajesz, o czym rozmawiasz z ludźmi, o czym najczęściej myślisz, co się tam gdzieś w tobie budzi. Czy dbasz o higienę taką swoich zmysłów? Panowie, jak patrzycie na kobiety? Nie? Kobiety jak na mężczyzn? Co jest tam gdzieś dla was najważniejsze, najistotniejsze w życiu? Jakie lektury czytacie? Akurat z książkami to chyba nie ma obecnie problemu, nie? Tak by można było rzecz ująć, nie? Ale poważnie. Czym się karmisz, no tym będziesz żył, nie? To jest myślę, ważne i istotne. I teraz tutaj ta higiena zmysłów naszych, zwłaszcza oczu, obrazów, jakie przechowujemy i pielęgnujemy, ona się domaga czujności w stosunku do naszej wyobraźni. Trzeba być czujnym. Nie żyć w jakimś strachu, bo coś mi się tam pomyślało, coś tam, dramat, nie? I do spowiedzi od razu pójdziesz, albo się bronisz, zamykasz się w izdebce swojego serca i wręcz nie. Ale myślę, że trzeba mieć zdrowe wejrzenie na tę rzeczywistość. I popatrzcie, szczególny potrzeb, to co się gdzieś tam najczęściej w nas rodzi, sposób w jaki powstaje, on pokazuje też nasze serce. On pokazuje nasze serce. Jakość naszego serca odsłania mieszkające w nim upiory, demony jakieś takie. To już metafora jest oczywiście, ale to, co jest złe w nas. W jakim kierunku właśnie idzie ta myśl, ten potrzeb taki. I umieć nazwać myśl, która nas uwodzi, znaczy wejść już w zalążkowe poznanie siebie, własnej słabości i w ten sposób przygotować się do walki. Dlatego jeszcze raz powtórzę to pytanie o twoje słabości. Co jest największą albo największymi twoimi słabościami? Co tam jest? Chodzi po prostu o to, żeby zrozumieć potrzeb i po prostu rozpoznać go jako dobry lub zły, nie? Konkretnie. I po zweryfikowaniu niegodziwego charakteru potrzebu trzeba zdecydowanie rozpocząć walkę. Tu wchodzimy w ten drugi punkt. Dialog. Nie możesz dialogować, jeżeli widzisz, że myśl potrzeb jest zły. Nie dialoguje się z pokusą. Nie ma sensu. Zauważcie. I tutaj taki apoftegmat anonimowy mówi tak. Dobrze jest, bracie, nie popełniać zła nawet myślą, a jeśli jesteś kuszony, walcz, aby nie zostać pokonanym. Reaguj przynajmniej, by nie popełnić grzechu. Myśli należy uciąć już w zalążku. Pokusa jest najsłabsza w momencie, w którym przychodzi. Rozpoczyna się. Człowiek nieświadomy siebie, o tym za chwilę, nie rozpozna tego. Nie będzie mógł się przeciwstawić. Wchodzi w pokusę. Ulega bardzo często pokusie. Bo jeżeli chociażby tylko tak psychologicznie rzecz ujmując, zatrzymasz się na potrzebcie i nawiążesz z nim dialog, w jakim sensie dialog? Zaczniesz myśleć o tym, a może to by było tak, a może inaczej, a tak, to w tym momencie obraz staje się coraz bardziej natarczywy.
i pozbawia wewnętrznej wolności. Zauważcie, natarczywość. Jak się coś rzuca, przypomnijcie sobie gdzieś takie momenty podszeptu, pokusy jakiejś. Jak to wraca, nie? Jak się nad tym zastanawia i tak dalej. Tracisz taką wewnętrzną wolność w tym momencie i trudno się od tego jest uwolnić, naprawdę. Trzeba powiedzieć też, że taka miła, w cudzysłowie, rozmowa z podszeptem to takie niewidoczne i wewnętrzne popełnienie grzechu. Stanowi to preludium, taką wstawkę, no powiedzmy sobie, do jego konkretnego popełnienia. Jeżeli w myślach już na coś się zgodzisz, twoja wola jest przekonana do tego, no to w sumie furtka otwarta. To można powiedzieć, że już się grzech popełniło. Nie? I tu jest właśnie to. Posłuchajcie znowu apoftegmatu takiego ojca pustyni jak Barsanufiusz z Gazy. Bardzo fajne imię. Ale on powiedział tak. Znakiem przyzwolenia jest to, że ta myśl podoba się człowiekowi i znajduje on w niej rozkosz. Cieszy się nią w swoim sercu i chętnie o niej rozmyśla. Przeciwnie, jeśli sprzeciwiamy się tej myśli i walczymy, aby jej nie zaakceptować, wówczas nie ma przyzwolenia, lecz walka. I to czyni człowieka wypróbowanym i pozwala mu czynić postępy. Bo dialog prowadzi właśnie do tej namiętności, nie? Kiedy przyzwolenie zostaje powtórzone, zgoda na coś, wówczas rodzi się przyzwyczajenie. Do czego? Przyzwyczajenie do grzechu. I to przyzwyczajenie właśnie do grzechu ojcowie nazywają namiętnością lub pasją. Niezbyt dobrą. Tak trzeba sobie powiedzieć. Czyli popatrzcie jeszcze raz. Przychodzi podszept. Trzeba rozeznać, dobry czy zły w jakimś sensie. To oczywiście nie jest tam gdzieś godzinami rozpinane. To jest wszystko takie, ale rozeznać trzeba. Potem, jeżeli uznajesz, że to jest złe, walczysz. Nie dajesz przyzwolenia. Jeżeli dasz przyzwolenie, wchodzisz w grzech. Dialogujesz z pokusą, ulegasz grzechowi. Jeżeli raz, drugi, trzeci się zgodzisz na to wszystko, łatwiej jest popełnić grzech potem. I zauważcie nawet kwestię, to już trochę abstrahując od tego, po spowiedzi, jest człowiek mocniejszy. Jeżeli raz popełnisz grzech ciężki, kolejny jest popełnić coraz łatwiej, prościej. Łatwiej, prościej. Odpuszczasz sobie już w pewnym sensie, nie? Dopiero spowiedź to przerywa, świadome podjęcie walki znowu, nie? I to by było na razie na tyle, jeżeli chodzi o dynamikę pokusy. Kolejny punkt. Przygotowanie do walki. Bycie uważnym i czuwanie. Czyli popatrz, jeżeli masz w jakimś sensie świadomość tej dynamiki pokusy, człowiek wierzący ma, to powinien przygotować się na walkę duchową, ponieważ jest ona warunkiem wstępnym uzyskania rezultatu. Tak fajnie to brzmi. Ale zauważcie, nie ulegamy podszeptom, nie ulegamy pokusom. Walczymy, podejmujemy tę walkę. Nie zgadzamy się na coś, co gdzieś tam z tym podszeptem się niesie. I co tu jest ważne? Świadomość. Ja tu wyczytałem w jednej książce, że bycie przebudzonym wobec samego siebie i wobec Boga. Ja to wytłumaczył jako takie obudzenie się z duchowego otępienia. Jeden z moich ulubionych cytatów to jest pierwszy list świętego Piotra, wtórkowa właśnie kompleta. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży dookoła, kogo by tu pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu. I jeżeli poczytacie Pismo Święte pod tym kątem, takiej zachęty do czuwania, jest bardzo wiele fragmentów. Nowotestamentalna pareneza to znaczy zachęta, nie? Ona mówi o tym cały czas, że właśnie trzeba czuwać. Na przykład pierwszy do Rzymian, list świętego Pawła, 13:11. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Tak mówi Paweł. Mateusz 25:13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Łukasz 12:37. Szczęśliwi owi cudzy, których Pan zastanie, czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie usługiwał. Marek 13:33. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Hebrajczyków 3:12. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Uważajcie, bracia. Nie? 2 TM 4:5, czyli 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 5 werset. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy,
wykonuj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. I tutaj z Dziejów 20-28, uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Zauważcie, uważajcie. I co jest ważne, to nam też nie powinno umykać, że praktycznie każdy tekst, a jest ich tu więcej, mógłbym ich podać jeszcze co najmniej kilkanaście i to nie będą wszystkie, skierowuje nasze myśli na taką postawę, jaką człowiek powinien przyjąć wobec samego siebie. Nie ma tak. Niech twój brat uważa, niech twoja siostra będzie czujna, niech twój tata, dziadek, babcia i wszyscy będą uważni. Nie. Mówi do ciebie. Uważajcie, uważaj, bądź czujny. Nie? Zamiast osądzać zachowanie drugiej osoby. Ty, ja, każdy z nas powinien mieć odwagę spojrzeć najpierw na siebie. I to jest fundament. Spójrz najpierw na siebie. Popatrz na siebie. Bądź uważny sam. Naprawdę. Najważniejsze na tym świecie jest, żebyś przynajmniej w życiu, bracie, żebyś przynajmniej w życiu siostro zbawiła, zbawił przynajmniej jednego człowieka. Siebie. To jest to. Siebie doprowadzić do nieba, do zbawienia. I to nie jest egoizm. Skupienie się na swoim. Nikt i nic nie może zastąpić twojej własnej odpowiedzialności, nie? I ta postawa czuwania, ona wprowadza człowieka, takiego, który wierzy, w stan duchowej jasności. Jesteś uważny, czuwasz. Twoje serce nie jest otępiałe. Twój umysł nie jest ociężały, jeżeli chodzi o wiarę, nie? O miłość, o nadzieję, o te trzy cnoty. Bo ty możesz, jak jesteś czujny, rozpoznać Jezusa. Możesz rozpoznać, kiedy nadchodzi i możesz Mu zrobić miejsce w swoim życiu. Miejsce na Jego przyjęcie. Bo to jest ważne w walce duchowej. Za chwilę powiem, dlaczego i w jaki sposób to jest ważne i istotne. Czujność stanowi życiowe środowisko wiary. Życiowe środowisko nadziei. Życiowe środowisko miłości. I jest bardzo skutecznym środkiem do walki przeciw niewiedzy, zapomnieniu, ociężałości. Bo zauważcie, nasza czujność się wzmaga, kiedy czujemy się zagrożeni jakimś grzechem, trudnością. Dzisiaj w modlitwie wiernych mówiłem o tym, że zaczęliśmy się modlić na przykład za duszpasterstwo, kiedy coś tam zaczęło szwankować, coś gorzej. To wtedy czujność, nie? Ale czasem, żebyś w swoim życiu nie dopuściła do takiej sytuacji, trzeba czuwać. Trzeba czuwać, trzeba się otworzyć na Jezusa, trzeba Go szukać, wychodzić, być jak te panny mądre, nie głupie, nie? Którym zabrakło oliwy w ich lampach. Trzeba wziąć sobie do serca te słowa, które tutaj się pojawiają w Nowym Testamencie. I teraz reasumując, czy upraszczając to wszystko, inaczej powiem. Alternatywa jest taka. Z jednej strony jest taki typ homo, to nazwijmy po łacinie dormiens. Dormitorium, to jest sypialnia gdzieś tam w klasztorach po łacinie. Człowiek uśpiony, śpiący. I ten człowiek, popatrzcie, trwa w otępieniu, trwa w lęku. Boi się wysiłku związanego z poznaniem siebie. To nie ma czujności. Boję się, że coś może mnie zmienić w moim życiu, coś może mnie poruszyć. Tak negatywnie, w sensie poznam prawdę o sobie, nie? I się tego człowiek boi bardzo często. Boi się tego bólu związanego z poznaniem siebie. I co jest ważne? Wielu ludzi tak dzisiaj żyje. Powierzchownie. Lenistwo, niedbałość. Woli taki człowiek rozpraszać się w aktywizmie lub gadatliwości, niż podjąć trud zejścia do serca. To można powiedzieć, jest dzisiaj wielu takich ludzi. Przy grzechu lenistwa sobie powiemy jasno, jak to lenistwo duchowe najpierw w modlitwie, w służbie Bożej przenika, potem lenistwo w takim konkretnym życiu, jak zżera człowieka, nie? Ale to dopiero przy grzechu głównym. Czyli taki człowiek, otępiały, ospały, lęka się poznać prawdę o sobie, nie chce czuwać właśnie dlatego powodu. Nie może potem rozpoznać Jezusa, który przychodzi. Brak mu takiego rozeznania woli Bożej, nie? W jego życiu. To też jest właśnie istotne. A z drugiej strony, po łacinie też, homo vigilans. Wigilia, czuwanie. Vigilans, człowiek czuwający. Tak, obecny dla samego siebie. I sobie zadaj to pytanie, takie psychologiczne może. Masz kontakt ze swoimi uczuciami, emocjami? Czy wiesz właśnie, gdzie jest jakieś źródło w tobie problemu, albo przynajmniej jakie są te problemy, czy pośrednio skąd się biorą w tobie, nie? Jest obecny dla samego siebie, jest obecny dla innych i dla Boga.
uważny na wydarzenia i spotkania, głęboko zapuszcza korzenie i nie szuka motywacji swojego działania poza sobą. Szuka motywacji swojego działania w samym sobie. Co to znaczy? To znaczy, że czasami też jest tak, uproszczając już rzecz, że ktoś, kto się nie potrafi przyznać do błędu, nie? Szuka błędu wszędzie i we wszystkich. Tylko nie ja mam, to nie jest moja wina, bo mnie tak rodzice wychowali. Nie? Bo miałem zawsze w życiu pod górkę, bo przez to właśnie, że się z tobą ożeniłem albo za ciebie wyszłam za mąż, wszystkie moje kłopoty, problemy. Nie? Ludzie właśnie jakby zdystansowani do siebie, do swoich problemów, od tych emocji też gdzieś tam z daleka, które ich są, nie potrafią tego ponazywać. I ci ludzie właśnie nie szukają motywacji swojego postępowania w sobie, ale zawsze gdzieś w innych. Zawsze gdzieś w innych. I tutaj człowiek, który jest czuwający, no właśnie szuka motywacji swojego działania w sobie. Dlaczego tak się zachowuje? Dlaczego tak reaguje? Co jest takiego, na przykład, że ten człowiek mnie denerwuje i wkurza, nie? Chociażby taka kwestia. Ja tak mam czasami. Bo widzicie, że czasem my widzimy, bo czasem bywa tak, że dostrzegamy problemy u innych, te, które są naszymi problemami. Przerzucamy, projektujemy. Tu by psychologii trzeba było też trochę w to włączyć. Ale człowiek ten jest też zdolny do rozeznania i do wzięcia na siebie odpowiedzialności. Potrafi kochać dojrzale i inteligentnie. To też jest ciekawe, nie? Czyli takim nie jest człowiekiem jednej chwili, ulegającym emocjom. Dojrzała miłość to jest miłość, która, tak jak tu często wam mówiłem, pragnie dobra dla osoby, którą się kocha. Dla siebie też. Ale miłość jest Boga, bliźniego i siebie jest bardzo ważna. Inteligentna miłość. Nie? Też taka miłość, która rozumie. Miłość, która przyjmuje. Nie skupiona tylko i wyłącznie na sobie. Nie? Jest cierpliwy ten vigilans, homo vigilans i jest zdolny podjąć wielkie wyzwanie do wytrwałości. Wielkie wyzwanie wytrwałości. Tego dzisiaj nam brakuje. Wytrwałość. My się wyłożymy na pierwszym jakimś tam, powiedzmy, weźcie sobie to pod uwagę. Na pierwszej przeciwności w swoim życiu chcesz coś pracować. Już wielu ludzi, a już nie dam rady, nie, bo się potknąłem, nie? Kurczę, no. To jest właśnie taka kwestia braku wytrwałości. Wytrwałość, cierpliwość. I teraz to pytanie. Jesteś homo. Nie powiem, nie wiadomo, nie? Jesteś homo po prostu ten śpiący, czyli dormiens, czy jesteś homo vigilans? To sobie też trzeba to zadać. I zauważcie, że jeżeli jesteś czujny, jeżeli prowadzisz życie takie świadome, przebudzone, tam gdzieś czytam, ale to jest życie świadome. Świadome życie prowadzisz, to będziesz gotów rozpoznać nieprzyjaciela i możesz przystąpić do walki z pokusami. Jak poznasz siebie, jak zajrzysz w głąb swojego serca, jak poszukasz źródeł motywacji twojego działania, chociażby co cię pcha do grzechu, nie? Co cię pcha do jakiegoś zranienia siebie, innych. Na przykład takie dziewczyny są, które zakochują się momentalnie w chłopakach, facetach, którzy są dla nich mili, sympatyczni, dobrzy i ktoś się zakochuje. No dlaczego tak się zakochujesz? Powiedz. Nie? I ona myśli, że jest kochliwa po prostu, a może ma inny problem, nie? I tu trzeba tego gdzieś szukać, nie? Dlaczego ktoś popełnia grzech pornografii na przykład. Facet, kobieto, uświadom sobie może swoją samotność i przyznaj się, kurde, do tego, że jesteś samotny, samotna, że brakuje ci uczucia i gdzieś tam topisz swoją samotność w tym właśnie. Nie? Zauważcie. Grzech inny, trudny nieczystości, masturbacji na przykład, wynika często też z poczucia samotności, wynika z reagowania na stres bardzo często. I jeżeli nie namierzysz dziada, nie będziesz widział przyczyn, skąd się to bierze wszystko, nie spróbujesz właśnie jakby obserwować, dlaczego i w jakich okolicznościach ten grzech, ta pokusa przychodzi najczęściej, ten grzech popełniasz, to jesteś człowiekiem właśnie takim nieodpowiedzialnym do końca, nieświadomym tego, co się dzieje. Jesteś tym uśpionym jeszcze, nie? Więc wake up, obudź się, moje ulubione angielskie słówko. Z Matrixa może. Ale o to chodzi, bracia i siostry. Będziemy mogli stanąć do walki z pokusami, kiedy sobie uświadomimy, skąd się biorą w nas pewne rzeczy, nie? Pewne myśli, pragnienia, grzech konkretny. To jest to. I kończąc już jeszcze ostatni ten
powiedzmy sobie, punkt, to jest broń w walce duchowej. I to są też takie kwestie, w których no, Ameryki raczej przed wami nie odkryje. I niektórzy z was mogą się spodziewać tego, co tutaj gdzieś się pojawi zaraz, ale zauważcie, że pierwszym punktem wyjścia w tym uświadomieniu sobie, jaką mamy broń, albo w walce duchowej również, jest co? Wiara w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Co to znaczy? Że przez zmartwychwstanie odniósł zwycięstwo nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem. Odniósł zwycięstwo. On jest zwycięzcą. I czasami, i o tym sobie powiemy już w kolejnym, potem tutaj w kolejnej konferencji, grzech jest próbą poradzenia sobie z lękiem przed śmiercią. To najskuteczniejszą bronią w walce z nim jest właśnie wiara w zmartwychwstanie. Chrystus mówi, jam zwyciężył świat, nie bójcie się. Zwyciężył śmierć, szatana przez zmartwychwstanie. Wierzysz w Jego zmartwychwstanie? Jeżeli wierzysz, to jeszcze uwierz w to, że przy Jego pomocy możesz pokonać pokusę, grzech, zło. I tu już przechodzę do konkretu. W walce duchowej nie ma miejsca na żadną pychę. Nie ma miejsca na pychę. Twoją zasługą jedyną, moją zasługą jedyną, czyli naszą, jest co? Przygotowanie wszystkiego, aby Bóg w nas działał. Jeżeli myślisz, że sobie poradzisz sam z grzechem, bez pomocy Jezusa Chrystusa, bez pomocy Boga, to myśl sobie tak dalej, jak chcesz. I radź sobie sam. Bo nie poradzisz sobie. Nasze życie powinno być takim ciągłym, to jest fajne słowo, mi się to spodobało, więc sobie zapisałem, uleganiem łasce, która pociąga nas i zbawia. Jesteś po chrzcie, po bierzmowaniu, mam nadzieję, i Duch Święty, którego masz w sobie, jest nie tylko mistrzem tej walki, on będzie też walczył z tobą, ale razem z tobą, ale walczy także w tobie samym, nie? Odnawia cię, abyś mógł właśnie być mieszkaniem Boga. To jest też ważne. Mi się to spodobało. Ulec łasce, która nam daje. Być pokornym. Przeciwieństwem pychy jest pokora. Panie Boże, to nie ja zwalczam moje grzechy, ale Ty działając we mnie. Ja Ci otwieram drzwi mojego serca, mojego umysłu, duszy, tego serca pojmowanego biblijnie też. I Ty możesz tam wejść i możesz działać. To jest tak, jak to dzisiaj było w tej Ewangelii. Bartymeusz. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Co chcesz, abym Ci uczynił? Abym przejrzał. Przejrzyj, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Nie? To jest właśnie to. Jezus, On uzdrawia. On walczy. A naszym zadaniem jest w pewnym sensie pozwolić Mu w nas działać. Nie? Popatrzcie, bardzo dobrze opisuje to prorok Jeremiasz. On mówi tak. Uzdrów mnie, Panie, bym sam stał się zdrowy. Uzdrów mnie, Panie, bym sam stał się zdrowy. Ratuj mnie, bym doznał ratunku. Spraw, abym powrócił, a wtedy powrócę, bo jesteś Panem, Bogiem moim. Odpowiedź na inicjatywę Boga, nasza, otwarcie się na Jego łaskę, powoduje to, że my możemy sobie radzić ze słabością, z grzechem. Nie? Kolejną kwestią jest to, że trzeba więc się w ten oręż duchowy wyposażyć i jak mówi list drugi do Koryntian, nie, żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. I także potrzebny jest pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. A tradycja chrześcijańska wyróżnia takich kilka narzędzi szczególnie zalecanych do toczenia walki. Pierwsze, czy kolejne, zażyłość ze Słowem Bożym. Czytać Pismo Święte. Medytacja Pisma Świętego, Słowa samego Boga. Jeżeli czynisz to z wiarą, to może przyczynić się do takiej Twojej jedności serca, która jest narażona przez pojawienie się złej myśli. Czasem bywa tak, jeżeli przychodzi pokusa, jakaś zła myśl, wiem, że ona nas zaskakuje w różnych miejscach, ale jeżeli gdzieś tam zaczyna drążyć, sięgnij po Pismo Święte. Tam szukaj tej jedności, tego, żeby Cię Bóg posklejał, nie? Ojcowie pustyni byli przekonani, że sama lektura jakiegoś fragmentu napełnia złe duchy lękiem.
I oni radzą uciekać się do Biblii. Zwłaszcza też, żeby zapamiętać niektóre z jej tekstów. Zauważcie, jeżeli czytasz często Biblię, zapamiętujesz teksty biblijne, możesz nimi się nawet modlić, możesz je wypowiadać w myślach, takie, nie? Takie słowa pochodzące z Biblii. Czyli tu chodzi o nadanie jedności przeżywania naszego dnia poprzez pamiętanie o jakimś wersecie Pisma, o jakimś słowie Jezusa, o tym, co On mówił, w przekonaniu, że z pracy Słowa w nas wyniknie prawdziwe dzieło przemiany całej naszej istoty. Słowo Boże, które medytujesz, Słowo Boże, które nosisz w sobie, do którego wracasz w ciągu dnia, przypominasz sobie fragment Ewangelii, słowa Jezusa, coś tam takiego właśnie się dzieje w tobie, to może pomóc też w tej walce duchowej. Kolejna kwestia to jest modlitwa i przyzywanie Jezusa, przyzywanie Pana, nie? Taka prośba o dar serca zdolnego do słuchania i wzywanie z pokorą, na przykład tak, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. To jest Ojcze Nasz chociażby, nie? Z modlitwy Ojcze Nasz. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. To są takie zasadnicze elementy walki. Modlić się i wzywać czasem Boga, nie? Kolejna kwestia to jest otwartość serca przed Ojcem Duchownym. Mieć kierownika duchowego, mieć może spowiednika. Kogoś, kto ma więcej doświadczenia w takim życiu ludzkim i duchowym. Nie powinno się tylko i wyłącznie pokładać ufności w samym sobie, ani tym bardziej być samemu dla siebie przewodnikiem duchowym. Nie. Zwierzanie się zaś z jakiegoś podszeptu, myśli nie oznacza tylko ucieczki przed subiektywizmem, bo to mi się tak może wydawać, tak, ale jest zastosowaniem środka terapeutycznego już. Zwierzasz się, mówisz, wypowiadasz. W jakim sensie to? I potem możesz otrzymać odpowiedź, odbicie tego słowa. Ktoś ci może wytłumaczyć, nie? W jakim sensie to wszystko. I jest to także wielki akt pokory. I kolejna kwestia, i myślę, że możecie być zaskoczeni tutaj, ale w walce duchowej trzeba być gotowym, bez żadnego oporu przyjąć Boże miłosierdzie. Naprawdę. Nie jest tak, nie, że nasze życie duchowe jest nieustannym wznoszeniem się w górę. Tak, że idziesz i taka stała jest, nie? Od zera tam w nieskończoność leci i w niebie tam dalej, nie? Nie. Że jest jakąś drogą zwycięstwa, nie, drogą doskonałości po takim definitywnym zwycięstwie nad grzechem. Nie. To jest życie grzesznika. Upadki, wzloty. Podnoszę się, nie? Idę, upadam. Upadam, podnoszę się, idę. I to trzeba mieć w świadomości. I mieć w świadomości również to, że Bóg jest ci w stanie przebaczyć twoje grzechy, upadki. To jest też ważne w walce duchowej. Nie biczować się, to jest czasem objaw pychy. Jak mogłem na to pozwolić? Nie wybaczę sobie tego grzechu. Nie, tam, jak sobie nie wybaczysz, Bóg ci nie wybaczy. To jest też pokora, przyjąć Boże miłosierdzie. My jesteśmy ludźmi, którzy odchodzą od Boga, upadają, grzeszą, ale nieustannie powracają też do Niego. To jest to. To jest to nawrócenie. Prosić o Boże miłosierdzie i przyjąć to Boże miłosierdzie. To jest kolejna kwestia. Wielu ludziom jest to właśnie, to przychodzi z trudem. I kolejna rzecz, ostatnia już. Eucharystia. Z niej trzeba uczynić taką naukę walki duchowej. Zauważcie, my jesteśmy na Eucharystii. Kiedy jesteśmy na Eucharystii, można by było powiedzieć, jest w nas coś takiego jak takie zjednoczenie z Bogiem, konkretne, bardzo mocne. Przyjmujemy świętość Boga. Bóg udziela nam swojej świętości poprzez tę Eucharystię. Nie? I jak Jezus wydał i połamał w znaku chleba swoje życie za ludzi, tak każdy z nas powinien dawać swoje życie za braci. Do tego jesteśmy wezwani. Eucharystia też to jakoś nas przygotowuje. Ale jeżeli popatrzymy na Eucharystię, to znowu uświadomimy sobie jedną rzecz, że nasza walka duchowa polega na przyjęciu Chrystusa, na robieniu Mu miejsca w naszym życiu. I myślę, że tego uczcie się też poprzez Eucharystię. Ucz się tego, chciej. Panie Jezu, przyjmuję Cię do mojego serca, do mojego życia. Przygotowuję Ci miejsce, żebyś Ty ze mną, we mnie, właśnie stawał przeciwko tym pokusom, walczył.
żeby Pan Jezus Ruch Wszystko działał w Tobie, nie? I toczył tą Twoją walkę. Tylko Jezus potrafi wspólnie z nami znosić nasze słabości, patrzcie, bo był kuszony, tak jak każdy z nas. Ale On, w przeciwieństwie do nas, nigdy pokusie nie uległ, nie popełnił grzechu. On rozumie pokusę. On wie, że przychodzą. Jeżeli my z Eucharystii też uczynimy ten taki oręż właśnie do walki z Nim, to miejsce z Nim takiego szczególnego spotkania, wyjścia Mu naprzeciw, otworzenia Mu swojego życia, serca, to On będzie wiedział, co już z tym też zrobić. Nie? Będzie z nami, razem z nami stawał do walki. Nie? I o tym mówi też fragment listu do Hebrajczyków 7:25. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nami. Nie? On się wstawia za nami. I On jest w stanie nam pomóc. I za to Jemu chwała, bo Chrystus jest wielki, naprawdę. I myślę, że co, możesz czuć się rozczarowany tą konferencją. Może spodziewaj się nie wiadomo jakich sensacji, tu pokusa tego. Konkret, praca, świadomość samego siebie, to jest istotne. Tu jest kwestia czujności, uwagi, no i właśnie tej broni, którą masz. Czyli po pierwsze wyrzekanie się pychy. Po drugie to wszystko, o czym też tak tutaj mówiłem, Pismo Święte, czytanie Pisma Świętego, modlitwa i wzywanie Boga. Tutaj kwestia kierownictwa duchowego, no i wreszcie Eucharystia. Nie? I nie zapominaj też o przyjęciu Bożego miłosierdzia. I teraz takie pytanie kolejne, może na ten czas do następnej konferencji, która będzie w grudniu. Takie, czym karmię najczęściej mą wyobraźnię? To jest jedna rzecz. Czyli chodzi o to, że popatrzenie na to, jak żyję, co czytam i tak dalej, o tym, co mówię, może prowadzić mnie do poznania źródła pokus, nie? Które gdzieś tam przychodzą i ułatwić walkę. I właśnie sformułować to inaczej można tak. Czy życie, jakie prowadzę, nie jest narażaniem się na pokusę, na grzech? Nie? Czy nie jest takim prowokowaniem pokus? Warto się nad tym trochę zastanowić. A jeżeli jeszcze coś tam zapamiętaliście, wynotowaliście, to można sobie gdzieś też uświadomić, że właśnie te kwestie modlitwy, życia Słowem Bożym, przeżywania Eucharystii, być może też jeszcze pozostawiają wiele do życzenia. Wstańcie teraz i chciejmy chociaż tak krótko uwielbić Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.